pierwszy dzień, jak śnieg spadł, i to tak dość mocno, w sensie było o 11 wręcz czarno, ciemno, i jak otworzyłam okno, to zasłony ściągnęłam, to się wydawało wręcz, że jest biało-czarno na dworze. Jakby kolorów w ogóle nie było. Strasznie piździ. Ajajaj. Nie wiem, jak te szumy z wiatru, bo ta kamera coś nie ogarnia tego, ale ja idę zaraz tutaj do mojego samochodu, bo w samochodzie mam książki, które ze mną jeżdżą już chyba miesiąc, tam są, ale może być, bo patrzę, jak tutaj sobie śniegu nie nawrzucać do samochodu. Słuchajcie, książki wożę już miesiąc z biblioteki, bo no wiadomo, pozamykali to wszystko. I nie miałam jak oddać tych książek, ponieważ biblioteka zamknięto i kazano je trzymać. Przedłużono wszystkim czas. Przedłużono wszystkim czas do oddania. No już ten czas właśnie teraz gdzieś tak jest. Ale ja znalazłam jeszcze książki, które bym sobie wypożyczyła. I powiem wam, tak muszę się tu... O, ciężkie. Mój znowu kręgosłup poczułam. Mam nadzieję, że mi nie przeskoczyło nic w tej chwili. O, poczułam. Chyba to było głupie, te książki tak dźwignąć. No, ale słuchajcie, gdzie idę z tymi książkami? Otóż tu za 10 minut weźmy poprawkę na to, że może się spóźnić. Przyjedzie autobus, który przyjeżdża tutaj raz w tygodniu. I można właśnie pożyczyć sobie książki, oddać książki i nie trzeba wcale jechać do biblioteki. Ja nigdy z tego nie korzystałam, ale ostatnio stwierdziłam, czemu nie? Gdzie mam jechać? Gdzieś tam parkować? A dzisiaj taka brzydka, widzicie, pogoda jest, to tu pod blokiem przyjedzie mi autobus. Przez internet zamówiłam sobie książeczki, które mam mieć. On gdzieś tu będzie stał za chwilę. A. Znowu zaczyna padać śnieg. Także mamy typowo islandzką w tej chwili pogodę. Powiem wam, wiatr jest taki, że przed chwilą szłam, aż mi kamerę zaczęło przesuwać na moim drążku. Ogólnie jest fajnie. Ogólnie jest fajnie, bo jak śnieg pada, jest tak jaśniej, ładniej, przyjemniej, dopóki nie zacznie się dotopić. No, a może zimowe lato i ciocia coś wymyślą. A póki co to... Póki co, to właśnie muszę oddać te książki. Czekam na ten autobus, czego nie widać. Za chwilę przyjedzie gdzieś o tam. Zawsze parkuję tam na parkingu. A ja sobie tu schowam się do środka. Jedzie mój autobus z książkami, biblioteka. Idziemy zobaczyć, co jest w środku. Sama jestem bardzo ciekawa. Śmieszne trochę. Ale widzicie, działa i ten autobus jeździ cały tydzień po różnych miejscach w Reykjaviku, właśnie gdzie mieszkają różni ludzie, typu właśnie domy starców. No i też zajeżdża tu do nas, do naszych bloków, do mojego bloku, gdzie inwalidzi mieszkają, także bardzo ciekawa rzecz. W środku autobus wygląda o tak. Można sobie usiąść, poczytać, znaleźć książkę, zamówić coś i odebrać, tak jak ja właśnie tu. Także ja już odebrałam moje książki i spadam do domu. No, widzieliście autobus. Wesoły autobus z książkami. Chciałam pójść na spacer, ale się okazało, że czekając się cała spociłam. I jest wiatr, także taka spocona, na pewno nie będę iść, bo czuję, że muszę aż koszulkę wymienić. Tak, może później się przejdę na spacer. Idę na moich kolczatkach, się okazało, że jedna już mi odpadła, także akurat musiałam taki zestaw sobie nabyć. Uszkodziła się jedna, więc będę musiała znowu kupić. Tak, jak widzicie, jest śnieg. Ale to już w tej chwili zaczyna się topić, chociaż ja widzę chmury. Zobaczcie, jakie chmury tam są. Chmury są brązowe.
i to są właśnie chmury, które przeniosą śnieg. Zobaczcie, gęsi lecą na obiad, sobie lądują pod moim blokiem bardzo często i chyba gdzieś tam lecą. A nie, tutaj lądują. Wszystko zaczyna się topić, bo jest plusowa temperatura, ale jest wiatr, jest zimno. Ach, zobaczcie, jaki wiatr, jaka zadymka tam jest. I właśnie dlatego trzeba się zawsze ubierać ciepło. I tak jak ja dziś w kombinezon, gdyż właśnie taka zadymka jest bardzo wchodząca w ubranie. Ojej, idzie wiatr. A ja idę sobie po skir, bo u mnie w sklepiku blokowym skira, tego, który ja chcę, nie było. Na szczęście daleko nie jest, ale jest bardzo ładnie. Jestem w sklepie i jak już zdecydowałam się kupić buraki, co to jest w ogóle? Masakra. No, idę sobie i trochę rzeczy kupiłam, w sensie takim, to co mi potrzebne. Kupiłam sobie jabłka, bardzo fajne, duże, duńskie jabłka, ciekawe jak smakują. Ale jak widzicie, pogoda za mną, zrobiło się trochę słoneczka, wiatr jednak jest. Niewygodnie mi się idzie, podnosząc książki, chyba strzelił mi znowu kręgosłup. Coś czuję, że będzie znowu nie za wesoło w nocy. Jeszcze idę z tym ciężkim plecakiem, w którym mam 1,5 kg jabłek, litr mleka i jeden Lenor sobie kupiłam. I jakieś 3 kilo, nie, więcej. Nie, no jakieś 3-4 kilo mam w tym plecaku teraz. I powiem wam, że jak dojdę do domu, to będę zadowolona, że zrzucę ten cały bagaż, bo ciężko mi jest. A tak. Ja się z wami żegnam, bo muszę iść. Będzie mi wygodniej iść bez kamery. Pozdrawiam was. Subskrybujcie kanał. Pozdrowienia z krainy lodów, zimy. Na razie, cześć.